Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale Fro Less. Ja znowu o tym samym, albo może o czymś, co jeszcze się nie pojawiło tu na kanale, ale podczas dyskusji, kiedy opublikowałam film na temat rasizmu, czyli o zakazanym słowie murzyn. Zanim przejdę do filmu, disclaimer, to co mówię w filmie to moje odczucia lub odczucia osób bliższych lub dalszych, z którymi mam mniejszy lub większy kontakt, ale wiem, że takich osób jest bardzo dużo. Nie wypowiadam się za wszystkich. Wiem, że różni ludzie mają różne opinie. Zacznijmy od pochodzenia. Od genezy słowa. Wywodzi się od łacińskiego maurus, które to słowo oznacza osobę z północnej Afryki. I to słowo dla wielu nie ma żadnego negatywnego znaczenia. Czemu się dziwić, skoro to słowo od zawsze istniało w książkach, na przykład od geografii, kiedy wspominało się o ludności zamieszkującej takie i takie tereny. No i właśnie, wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że zwróćcie proszę uwagę, że słowo murzyn jest używane w negatywnym znaczeniu. 100 lat za biały, czyli że osoba biała zachowuje się jak niewolnik albo traktowana jest jak niewolnik. Jest ciemno jak w piekle. By the way, u każdego jest ciemno. To nie jest tak, że ostatnio ludziom zaczęło to przeszkadzać. Ja miałam, sądzę, że nie więcej niż 10 lat, kiedy osoba z rodziny uświadomiła mi, że tak się nie mówi. Byłam zdziwiona, bo czytaliśmy to za każdym razem przecież w książkach od geografii, tak? Jeśli coś jest używane w książkach, to jest pospolicie uznane za normalne słowo. Ale zawsze zastanawiałam się, dlaczego ludzie nazywają mnie murzynką, murzynem, krzyczą za mną murzyn na ulicy i ja się z tym czułam źle. Zawsze się zastanawiałam, dlaczego. Dlaczego, skoro to słowo właśnie jest w książkach i to jest normalne słowo. Więc dlaczego ludzie używali tego słowa, aby zrobić mi krzywdę, aby chcieć zrobić mi krzywdę? I wtedy, kiedy przygotowywałam prawdopodobnie jakiś na geografię, jakiś plakat, coś w tym stylu, zadanie domowe, siadłam, zaczęłam wymieniać właśnie, no czyli jak, czyli w tym miejscu mamy Kanadyjczyków, a tutaj mamy murzynów, tak? I usłyszałam nie, tak się nie mówi. I słuchajcie, ja wiem, że każdy z nas ma inny background. U mnie na przykład po prostu było to naturalnym, uznało się to, uznawało i uznaje się to nadal za słowo obraźliwe. Rozumiem, że wy możecie mieć inne doświadczenia ze swoimi rodzinami, ze swoimi rodzicami, z tym, jak zostaliście wychowani, wyedukowani. Wszystko zależy od tego, z jaką intencją wypowiada się słowa ogólnie. Jeżeli ktoś chce obrazić, obrazi słowem czarny, biały, żółty, czerwony, murzyn, Słowianin, Kanadyjczyk, Peruwiańczyk. Jak ktoś będzie chciał obrazić, to obrazi każdym słowem. Rozumiem, że nie chcecie zrobić żadnej krzywdy, mówiąc o, jaka ładna murzynka, coś w tym stylu. Jeżeli przez lata od dzieciństwa słyszysz to słowo skierowane w twoją stronę w znaczeniu tak negatywnym, z taką nienawiścią, z agresją, jeżeli widzisz, że po wypowiedzeniu tego słowa ktoś spluwa za tobą, albo pokazuje cię palcami, albo krzyczy, żebyś wracała tam, skąd jesteś. No sorry. Jakiekolwiek słowo powtarzane z taką częstotliwością, z taką agresją i z takim negatywnym nacechowaniem, kojarzyłoby wam się negatywnie i czulibyście, że to nie jest odpowiednie słowo na określenie rasy, na określenie człowieka. Pomyślcie też,
jeżeli jakieś słowo sprawia przykrość, ból, zniechęcenie, bezradność, strach w osobie, którą tak nazywacie, to dlaczego po prostu nie spróbować dowiedzieć się, dlaczego tak jest i jak w takim razie chce być nazywana? Bo jeżeli wy się z czymś źle czujecie i zwracacie uwagę tej osobie, bo przekazujecie tej osobie, że ale nie nazywaj mnie tak, to dlaczego na siłę walczycie z tym? O, jesteś przewrażliwiona. O, bo nikomu to nie przeszkadza, tylko tobie. O, bo nagle coś im się wszystkim odwidziało przez 40 lat, tak wszyscy mówili i wszystko było ok. Nie, nie było ok. Zmieniają się czasy, zmienia się słownictwo, zmienia się postrzeganie ludzi. I słuchajcie, jeżeli my się z tym źle czujemy, jeżeli nam z tym jest źle, to dlaczego na siłę chcecie nam uświadomić, że ale przecież nie ma nic złego w tym słowie? I dlaczego na siłę chcecie nas tak nazywać? To tak jakby wam powiedzieć, słuchaj, nie nazywaj mnie idiotką, nie czuję się z tym dobrze. A wy cały czas powtarzalibyście to słowo, mimo tego, że nie chcę być tak nazywana. Oczywiście nie chodzi o to, że słowo murzyn ma cokolwiek wspólnego ze słowem idiota. Wiadomo, mam nadzieję, że you get the point. I wydaje mi się, że osoby ciemną skórę, jeżeli czują się źle z tym słowem, powinno się po prostu to respektować, uszanować to. Mimo tego, że uważa się powszechnie, że to jest normalne słowo. Dla mnie osobiście i dla wielu osób, które znam, nazwanie nas ciemnoskórymi, czarnoskórymi lub czarnymi, oczywiście w zależności od tego, jaką macie intencję, w jaki sposób wypowiadacie to słowo, to nie jest w ogóle obraźliwe. To jest nazwanie rzeczy po imieniu. Ktoś jest rasy białej, ktoś jest rasy czarnej. Dlaczego więc murzyn? Jakby, jaki jest odpowiednik słowa murzyn dla osób o białym kolorze skóry? Było głośno o tej sprawie miesiąc temu. Pan Michał Guć, wiceprezydent Gdyni, wstawił na Facebooka zdjęcia dzieci kąpiących się w wodzie. I pod tym podpis. Coś w stylu: murzyńskie dzieci rodzą się białe, dopiero później nabierają takiego koloru skóry, kąpiąc się w takiej wodzie. Post został usunięty oczywiście, zostały napisane przeprosiny, no ale zostały też screeny. Pan Guć przegiął pałę, posypał się ogrom negatywnych komentarzy. W ogóle po co taki żart? Po co? Po co taki żart? Ludzie jakoś za każdym razem czują jakąś taką potrzebę żartowania z koloru skóry, z innej narodowości. Po co taki żart? Czy spotkaliście się z czymś typu zdjęcie białych ludzi? Jakby nikt nie ma potrzeby żartowania z tego koloru skóry. Dlaczego uważa się, że żarty skierowane w stronę osób ciemnoskórych są ok? Dla mnie to jest po prostu obrzydliwe, idiotyczne. Ciekawi mnie jedno, czy podczas wycieczki do kraju, gdzie mieszkają biali ludzie, również czuje pan potrzebę fotografowania ich, a później wrzucania tych zdjęć na Facebooka i żartowania z ich koloru skóry? Czy z podróży do Argentyny, do Czech, również przywozi pan zdjęcia ludzi z podobnymi opisami pod tymi zdjęciami, z podobnymi żartami? Czy zrobiłby pan to samo?
zdjęcie dzieci stamtąd z opisem, że rodzą się czarne, ale później kąpią się w mleku? Uważam, że sugestie, żeby na osoby mieszkające w Afryce mówić czarnoskóry, że to jest obraźliwe, ponieważ klasyfikuje, sprowadza tak naprawdę osobę do skóry, do tego, jaki ma kolor cery. Słowo murzyn w ogóle nie sprowadza do koloru skóry. Czekajcie, teraz moje ulubione. Dla mnie każdy człowiek jest człowiekiem, natomiast w zależności od tego, gdzie żyje, mówimy o nim murzyn, Arab, Słowianin, Polak. Tak naprawdę w najróżniejszych słowach można się doszukiwać. W zależności od tego, skąd kto pochodzi, nazywamy go murzynem, Polakiem. Polak pochodzi z Polski, a murzyn? Chyba sami widzicie, że coś tu nie gra. Każde słowo ma jakieś pochodzenie. Ale czy tylko ze względu na to, że pochodzenie słowa można wytłumaczyć w jakiś sposób, czy to znaczy, że to słowo będzie zawsze odpowiednie? Niezależnie od tego, czy pochodzi z francuskiego, z niemieckiego, czy z łacińskiego, to nie zawsze jest wytłumaczenie na to, że można go używać swobodnie w stosunku do każdego.